W mieście, które słynie z hamburgerów, dobrych hamburgerów, powiedzmy sobie szczerze, w amerykańskim stylu, ciężko jest zdecydować się, gdzie zjeść tego jednego, jedynego hamburgera, ponieważ jest co najmniej 3 lub 4 miejsca takie, które wszyscy polecają. Więc mam je wszystkie zaznaczone, ale to miejsce zaznaczane jest najczęściej, dlatego przyszedłem tutaj. Zobaczmy. Misa Rosso. Jak się prezentują te hamburgery. O, jaki klimat. Konnichiwa. Konnichiwa. Minna hanashite koko ni ichiban no oishii hamburger. そしたらここに行きました。えっとですね。 一番小さいのがミサバーガーですね。でですね。一番小さいシンプルなミサバーガー。サラは一番小さい。そうその。で、これが一番小さいの。これが一番大きいやつ。これが人気ナンバーワンでミサモンスター。お肉が2枚。ベーコン、エッグ、チーズにサルサソースですね。ミサモンスターね。 Zamówiłem tego, nazywa się Misa Monster za 690 jen. Bardzo przyjemny lokal. Ma swój klimat tutaj, bufet taki dookoła. Pan tu wychodzi zza firaneczki, pojawia się plastikiem, tu toaleta. O, arigato. O, inne. Arigato gozaimasu. Sawa inne. Wygląda cudownie. Zaraz będziemy wcinać. Tutaj jest, jak widzicie, stoliczki, też klimat jest. Jest tutaj dużo mangi, jakby ktoś chciał sobie poczytać. Także przyjemny lokal, biorę się za hamburgera. Jak widzicie, wygląda potężnie ten oto hamburger. Pan nie kłamał. No i zobaczmy. Bułka chrupiąca, już czuję. Wspaniały. Taki jak sama. Dwa kotlety, jest jajko, jest sporo sałaty, jest pyszny serek, no i ta bułka jest cudowna. Takie właśnie bułki do hamburgera są w Stanach. Nie jakieś gumowce, tylko takie właśnie wspaniałe. Misa Monster w całości jest w moim żołądku. Wspaniały hamburger. Wielkość, no taka jak dla Europejczyka, to w sam raz potrzebujecie Monstera, żeby się w miarę zaspokoić. Ale czuję, że mam jeszcze miejsce na małego, więc może uda mi się jeszcze w drugim lokalu z tych 3-4 najbardziej polecanych spróbować jakiegoś małego. Jeszcze zapomniałem dodać, że mają tu specjalny sos według swojej unikalnej receptury i fajną atmosferę lokalu. Dodatkowo polecam. 5 gwiazdek. Zaraz, bye bye. Takie coś. Czyli tu jest parking dla klientów. Dwa miejsca. Chciałem przyjść na śniadanie do którejś z tych hamburgerowni i tym sposobem miałbym okazję może nawet 3 zaliczyć dzisiaj różne. Ale no niestety wszyscy otwierają od 10, a to było już dla mnie za późno, bo musiałem... Gdzie tam są góry, w które byłem dziś? Następny lokal, który chciałbym odwiedzić, to sklep hamburgerowy Hikari. Jakiś mały warzywniak lokalny, podobny do tego, który ja mam w Beppu. Właśnie jeszcze wam nie pokazałem mojego warzywniaka w Beppu, ale to spokojnie, dojdziemy. Parking tego typu. Mam jeszcze 2 godziny w Sasebo, więc kontynuujmy naszą przygodę. Wow, co za potężne.
całe zbocze, spójrzcie, jak potężnie zabetonowane. Niesamowite. Wiśnie, więcej wiśni. Tutaj, jak widzicie, już płatki leżą. A to dopiero 25 marca, przypominam. Nie wiem, kiedy to obejrzycie, moi drodzy. Mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej. Dzieciaki mają sesję. Takie mam. Na tle wiśni. To zbliżam się do lokalu pod nazwą Hikari, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy dam radę coś zjeść. Dziomkowie właśnie kupili hamburgery, robią zdjęcia. Wyglądają nieźle. No i Sisa, chęciła semasa. Co? Video to rita i deska? Nie, nie, video deska. Co des? A ja to zajmas. Samasen. Hamburger. Tutaj taki glimot. Wziąłem specjalnie mniejszego z bekonem. Za 510. Kolejny lokal, kolejny hamburger. Tym razem Hikari hamburger. Wygląda również nie najgorzej. No jest oczywiście mniejszy, ponieważ to jest standardowy hamburger z bekonem. Mamy tu wołowinę, bekon, cebulkę, pomidora oraz sałatę. No i jakiś sos. Zakładam, że majonez z czymś. Zobaczymy. Wygląda nieźle. Bułka jest już bardziej gumowata, ale nadal jest to jeszcze taki zachowany klimat. Również bardzo dobry. Jest bardzo dobry, ale musiałbym spróbować również jakiegoś specjalnego hamburgera, aby mieć lepsze porównanie. Więc póki co poprzedni lokal, Misa, coś zapomniałem, jest lepszy i poza tym plus olbrzymi za klimat w środku. Tutaj, jak widzicie, w środku jest tylko poczekalnia, nie ma miejsc do siedzenia. A tutaj jak jest ciepło, można siedzieć na zewnątrz, ale jak jest zimno, już niekoniecznie. Kończę tego hamburgera i biegnę powoli w stronę stacji, ponieważ zostało mi półtorej godzinki. No to jest inny klimat. W ogóle przy takim węźle położony lokal. Hamburger Shop Hikari, neony. Wieczorem to ładnie wygląda, widziałem na zdjęciu. Ten lokal. A ten Log Kit to jest właśnie osobny lokal zupełnie, jak się okazuje. No i ten tutaj Hikari ma lepsze recenzje. No ten obok też podobno jest niezły, więc następnym razem. Podoba mi się prefektura Nagasaki, więc autem kiedyś chętnie bym przyjechał. Ale tutaj jest też tacos, avocado burger, ulala. No to zdecydowanie tutaj następnym razem. To jakieś amerykanki prawdopodobnie. Też wygląda wspaniale. Okej. Dzisiaj, żebym nawet zwariował, to już nie dam rady. Nie bardzo rozumiem jedną rzecz, mianowicie te hamburgery, no przyszły tutaj ze względu na Amerykanów, którzy tutaj są już od dawna. Ale nie tylko Amerykanie przecież jedzą te hamburgery. Dużo Japończyków spożywa i to miejsce stało się sławne. Jest Sasebo Burger, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mogą być wszędzie, w każdym mieście. Przecież jestem pewien, że gdyby ktoś otworzył taki lokal w Beppu czy Wojta, też z całą pewnością byliby chętni na takie dobre, domowej roboty hamburgery, bo McDonald'y są wszędzie. I Mos Burger, to japońska sieć, która akurat jest, no nie wiem, według mnie nie jest kosmiczna.
są takie pod japońskie gusta, już typowe, takie bez... Te hamburgery są takie niespecjalnie przyprawione, więc ja osobiście w Mos Burger niespecjalnie. Jakiś szczęściarz jedzie. Jimmy Sierra, szczęściara w zasadzie. Dziewczyna. Strasznie długo się czeka, mówiłem już w jednym, może nawet nie w jednym filmie o tym w Japonii. Strasznie długo się czeka na zmianę światła, na skrzyżowaniach. O, nareszcie. Siedziba Główna Straży Pożarnej w Sasebo. Jeśli wśród z Was są strażacy, możecie rzucić okiem na ich wozy. Po dwóch hamburgerach zjedzonych niemalże pod rząd, może ja bym na piechotę poszedł do Beppu zamiast pociągiem. Ale chyba nie zdążyłbym do pracy na jutro, coś mi się wydaje. Moja trasa w stronę dworca przebiega w takich oto okolicznościach przyrody. Potrzebuję teraz kawę i jakiś płyn, bo wypiłem już całą wodę. A no właśnie, w tej drugiej burgerowni nie dostałem wody. Pani była bardzo miła, to jest babcia, która tam obsługiwała obacian. Ale no jednak szklankę wody mogłaby podać człowiekowi. Mój hotel tam, ten czerwony, Smile Hotel na żółto u góry. Całkiem nowoczesny budynek. Trzeba, można powiedzieć, że dobry deal dzięki koronie. Za 4000 normalne ceny są tam co najmniej dwa razy wyższe. Ciekawostka, wam powiem, że ten budynek olbrzymi tam po prawej to budynek banku, jakiejś centrali, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale jak szedłem rano po śniadanie tutaj, to jakiś strażnik tam siedzi na zewnątrz i go zapytałem. Wygląda jak stylizowany na jakiś średniowieczny zamek europejski wręcz. Jestem już na dworcu w Sasebo, czekam na pociąg. Piję sobie jeszcze kawkę na ławce z mojego ulubionego Lawsona. Bardzo miło spędziłem tam niecałą w sumie dobę w tym mieście, a bardzo je polubiłem. Z całą pewnością ląduję wysoko na mojej liście ulubionych japońskich miast. Ścisła czołówka jak na razie. No i jeszcze jest tutaj dużo do zobaczenia w samym mieście, zarówno jak i w okolicy, więc z całą pewnością tu jeszcze zawitam. Z kolei z drugiej strony stacji jest właśnie port, zatoka. Płynie jakiś wojskowy okręt, a drugi tam akurat jest zaparkowany, więc podejdę jeszcze na 10 minut. Baza jest bardziej w tamtą stronę, w prawo, ale tam już nie mam czasu, żeby się tam udać teraz. Też warto byłoby pospacerować. Tutaj pooglądać z bliska, jeśli się da, takie okręty jak lotniskowiec. Tu jest jakiś konkretny, stoi jeden, ale nie wiem, nie widzę tutaj. Aha, no to jest marynarka japońska, ta flaga z tyłu. W oddali góra, gdzie dziś byłem, nawet widzę tam fragment dachu tego miejsca widokowego, skąd latałem dronem, i poniżej ten hotel. Czyli możecie sobie wyobrazić, ile dzisiaj terenu przeszedłem. Tam na szczycie tych gór i jeszcze połowę miasta w poszukiwaniu hamburgerów. Cokolwiek to jest, też do małych nie należy ten statek, okręt. A tak prezentuje się ten oto Amakusa. Nazywa się. Kiedyś też w Tsukumi był jakiś festyn i wtedy był okręt do Straży Wybrzeża należący i jeden do Sił Samoobrony. Miałem okazję wtedy być na pokładzie jednego i drugiego, także jeśli macie ochotę, interesują Was takie rzeczy, to możecie sobie pooglądać. A tymczasem ja wracam na stację, bo nie mogę się rozstać z tym Sasebo. Widzicie, moi drodzy, w Japonii też się zdarza. Otóż pociąg zepsuł się gdzieś na trasie. Miałem mieć tu z Sasebo do Fukuoki o
16:42, a już trzy kolejne pociągi, bo one mniej więcej co godzinę są, już trzy kolejne zostały odwołane. 17:40 coś, 18:40, teraz kolejny, podobno 19:45 ma być, tym razem już okej, no zobaczymy. Jeszcze mam godzinę, już się ściemnia. No gdybym wiedział, że tak się wydarzy, to zaplanowałbym ten dzień inaczej. Ja tak to siedzę tu na stacji 3 godziny i czekam na kolejne wiadomości. Panie mi tylko zmieniają rezerwacje z godziny na godzinę. Nie tylko mi oczywiście, wielu innym osobom, które czekają. No ale jestem trochę zaskoczony, no ale oczywiście no, to są rzeczy martwe. Tego się nie przewidzi, ale zdarza się również, że taka sytuacja. Jest szansa, że wreszcie odjedziemy. Pani właśnie nawołuje pasażerów do udania się na peron, bo pociąg ma w końcu podjechać. Taki lokalniak jeszcze podjechał. A tam jeszcze inny jest kolorowy, żółty, ale z kolorowymi napisami. Jestem na stacji w Fukuoce. Teraz 25 minut muszę czekać na Sonic do Beppu jeszcze. Czas 20:10. A tymczasem na peronie w Fukuoce okazuje się, że można zjeść ramen w takiej właśnie budce oldstyle'owej. Niezły klimat. Świetna sprawa, no jestem nadal jeszcze po tych dwóch hamburgerach. W sumie najedzone jakieś snaki jeszcze tam zjadłem na stacji, więc spoko opcja. Dotarłem do Beppu, moi drodzy, jest po północy, ale nie mam już czym dojechać do Beppu Daigaku. Nie ma już pociągów lokalnych o tej porze, więc czeka mnie jakieś 40 minut jeszcze na wylotkę. Ale wspaniała wyprawa. Myślę, że jeszcze powtórzę takie 3-dniowe tournée pociągowe w tym roku. Cześć, do zobaczenia w następnej przygodzie.